A propos tego meczu z Bodo-Glimt, jesteście optymistami? No bo już dawno polskie kluby wiosną nie grały, chociaż wiecie, jak tam się pojedzie na północ Norwegii, to te wiosny tam niewiele pewnie będzie można zauważyć. Natomiast, no chociaż teraz też to taka wiosna umowna. Natomiast Lech. Odkuł się. Lech wrócił, Lech jest na trzecim miejscu w tabeli. Lech wygrał na samym końcu. Gdzieś tam pewnie jeszcze śni o obronie Mistrzostwa Polski. Czy to będzie lech, który, który chcemy oglądać? Twoje Moim zdaniem właśnie? na razie lech, lech dobrze punktuje. Natomiast z grą, jeśli chodzi o grę, no to jest tak, tak różnie. Szczególnie o tej grze w defensywie. Pamiętajmy, że Modoglin to jest zespół, który u siebie, u siebie jest bardzo mocny. Przekonała się o tym Roma, kiedy straciła sześć bramek, więc ja myślę, że, że jeśli lech w tym spotkaniu nie sprawi jakieś niespodzianki moim zdaniem i nie przywiezie dobrego wyniku z wyjazdowego spotkania, no to u siebie będzie miał później ciężko awansować. Bo Doglin jest, jest zespołem, który, który potrafi u siebie grać na tej sztucznej nawierzchni, tak jak powiedziałeś, temperatura będzie taka, a nie inna. Więc no, życzę Lechowi, aby zagrał zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o tą, o tą fazę bronienia, bo, bo, bo w, tym, w tym aspekcie jednak Lech w każdym spotkaniu doprowadza, zespół przeciwny doprowadza do kilku sytuacji, w których mogą strzelić bramkę i dzięki Filipowi Błędnarkowi Wisła Poc nie strzeliła tych bramek. Bo naprawdę defensywa prezentowała się prezentowała się sobie, a wiadomo, że to są europejskie puchary, a nie, a nie polska jest ta klasa.